Tamtejsza Termalika Bruk Bet walczyła z łódzkim klubem sportowym. Piłkarze Termaliki Bruk Bet Nieciecze, a niebieskie stroje stanęli dziś przed trudnym zadaniem. Przed tym spotkaniem zajmowali przedostatnie 17 miejsce w tabeli, mając zaledwie 8 punktów. Grali z wiceliderem, łódzkim klubem sportowym, który tych punktów miał 26. To sytuacja z 33 minuty, zamieszanie w polu bramkowym piłkarzy Termaliki Bruk Bet Nieciecze. Refleksem wykazał się Mariusz Mowlik i łódzki klub sportowy prowadził w tym momencie 1-0. A to sytuacja z 39 minuty. Fatalny błąd popełnia Łabęcki. Z tego prezentu skorzystał Piotr Trafarski i Termalika Bruk Bet Nieciecza w tym momencie remisowała 1-1. A to już doliczony czas gry pierwszej połowy spotkania. Marcin Mięciel ubiegł bramkarza Termaliki Bruk Bet Nieciecza Piotra Towarnickiego. Było 2-1 dla łódzkiego klubu sportowego. Nie najlepsza postawa bramkarza, skoro wychodził do tego dośrodkowania, powinien był sięgnąć piłki, ale to nie koniec nieszczęść gospodarzy w tym doliczonym czasie gry pierwszej połowy, gdyż ponownie Marcin Mięciel w odstępie 60 sekund strzela drugiego swojego gola i do przerwy Termalika Bruk Bet Nieciecza przegrywała z łódzkim klubem sportowym 1-3. Radość kibiców gości, którzy w trakcie pierwszej połowy dotarli na boisko w Niecieczy. A to już fragmenty drugiej części spotkania. Dobre odegranie Szałęgi do Łukasza Cichosa i kontaktowy gol, 59 minuta, 2-3. W tym momencie nerwowo niewytrzymani goście, Marcin Mięciel słownie obraził sędziego, za co otrzymał czerwoną kartkę. Była 60 minuta spotkania i łódzki klub sportowy grał w tym momencie w dziesiątkę, a więc ogromna szansa dla gospodarzy, by strzelić bramkę. Bliscy byli tego piłkarze Bruk Betu Nieciecza. Teraz po tym wolnym Szałęgi szczęśliwie interweniował Bogusław Wyparło. Ciągle 2-3, ale gospodarze mają jednego zawodnika więcej i Bruk Bet bliski był do prowadzenia, do wyrównania. Po tej właśnie akcji w doliczonym czasie gry najpierw strzelał Mąka, później główkował Sztoczarz, ale Wyparło nie dał się zaskoczyć. Na pewno byliśmy w stanie tutaj zdobyć punkty z, można powiedzieć, z liderem tabeli, natomiast nie mieści mi się w głowie, jak można w minutę stracić dwie bramki. Dawno tego nie widziałem i to jest dla mnie bardzo dziwne, tym bardziej, że pewne rzeczy sobie tłumaczymy, rysujemy. Później przychodzi, co do czego, to jest problem, widzę, z koncentracją. Bruk Bet Nieciecza przegrał z łódzkim klubem sportowym 2-3. Była to już ósma porażka pierwszoligowego Beniaminka.